Witam was bardzo, bardzo serdecznie, moi kochani, z tej strony Xazax i jesteśmy na PST 243 i, moi drodzy, event The Darkening of Tristram jest już na serwerach PST. Chciałem wam co nieco tylko pokazać. Ja już cały event przeszedłem i powiem wam szczerze, że powiem wam tak, od razu wam doradzę, ale najpierw posłuchajcie pięknej rzeczy. Niech się tylko gra załaduje. Ta muzyczka powinna zostać w Diablo, moim zdaniem. Przejdźmy jeszcze do pierwszego aktu, żeby był lepszy klimat. Robi robotę, prawda? Moi drodzy, wszedł patch 2.4.3. Kilka niewielkich zmian, na przykład kolory u wieszczki, jakie tam pierdoły. Omówię je w osobnym filmie dla patch notów. Jeżeli chodzi o sam event, robi super wrażenie za pierwszym razem, ale powiem wam tak, nie psujcie sobie zabawy i nie grajcie swoją aktualną wypasioną postacią. Zróbcie do tego eventu, jeżeli chcecie go robić, nową postać i przejdźcie sobie od zera cały ten event, bo jest o wiele ciekawiej, jest o wiele dłuższy, jest o wiele bardziej klimatyczny, ma swój całkiem inny urok. No i za zrobienie tego nową postacią od pierwszego poziomu dostaje się peta i w innym przypadku się nie dostaje. I, moi drodzy, taki smaczek wam pokażę, można wydropić takie przedmioty. Po nazwach powinniście kojarzyć już. No tutaj jest od Butchera Tasak. Są itemy z Diablo 1 i Diablo 2. Tylko że tutaj szkoda, że akurat mam nową postać, jest kłódka na ten i nie widać obrazka, ale to są właśnie itemy z Diablo 1. No i oprócz tego noga Wirta. Jaki DPS mocny ma na dzień dobry, ale nie bierzemy jej. Ja sobie tutaj od razu transmogowałem tarczę i miecz, żeby było przyjemniej. Jak, moi kochani, sobie ten event rozpocząć? Wystarczy, że przejdziemy do starych ruin. Jak widzicie, już mamy The Darkening of Tristram. Ja się zastanowiłem, co mówią teraz Templari już, bo pisze coś o Lazarusie, nawet nie wiedziałem, że oni tam piszą takie rzeczy. Jest to jak na broń coś wypadnie? Nie. To jest zwykłe po prostu stare Tristram, stare ruiny Tristram. Tak właśnie Tristram wyglądało w Diablo 3. Ale w Diablo 1 wyglądało troszeczkę inaczej, moi drodzy. Troszeczkę bardziej tak. Powiem wam tak, odpalcie sobie to na pełnym ekranie. Moi kochani, miazga. Naprawdę to wygląda, to ma taki klimat niesamowity. Tutaj mamy Adrię, o ile dobrze widzę, albo kultystów jakichś poranionych. Mamy tutaj w większości NPC-ów, którzy tu byli, mamy ich ciała, oprócz tych, co przeżyli w zasadzie, no bo w sumie Dekarda tu nie powinno być, ani Adrii właśnie. Postać chodzi, jak widzicie, bardzo powoli. W 8 kierunkach, jak widzicie, piksele masakra. Widzicie, wszystkie nazwy są, wszystko pięknie, ładnie jest, tylko że troszeczkę w innym miejscu jest katedra niż powinna być, jak w Diablo 1 była, bo w Diablo 1 była bardziej tutaj, po tej stronie, a nie tak daleko, ale to się jeszcze da wybaczyć, bo jest i tak lepiej zrobione to niż w Diablo 2, moim zdaniem. Moi drodzy, od razu wam mówię, jeżeli znajdziecie czarny grzyb, chyba czarny grzyb on się nazywał, to żeby rozpocząć całą sekwencję z tych wielkich sekretów, o których mówił Blizzard, to trzeba go wrzucić do... Trzeba go wrzucić, moi kochani, do... Tutaj jest chatka Adrii i do jej kotła. To jest pierwsza rzecz, pierwsza sekwencja, którą trzeba zrobić i... Tak, żebyście się nie trudzili po prostu, żeby jak odkryć ten... tą nogę Wirta. Labirynt level 1. Moi drodzy, to nie jest przeniesione Diablo 1 do Diablo 3 to jest mały event, mały dung, który ma po prostu tak troszeczkę upamiętnić tą pierwszą część. No fajnie to wygląda, fajnie się to prezentuje, fajnie to ma klimat. No i ta muzyka. Moi drodzy, napisałem na forum Diablo po raz pierwszy w życiu temat o tym, żeby tą muzyczkę zostawić jako opcjonalną w Diablo. Jak widzicie, klimat jest niesamowity. Tylko szkoda, że te umiejętności tak mocno biją. Trzeba zwiększyć poziom trudności na pewno. Ja myślałem, że ten będzie w miarę taki. Chociaż nie ma źle. On tam potem się zwiększa z poziomami. Powiem wam, że przechodziłem tu moim dehaczem. I na początku było masakrycznie łatwo, ale później już, no, schodziło mi to życie. Faktem nie zginęłem, ale na te 10 pod koniec miałem trudności lekkie. No to jakby nie było, są lokacje stare z Diablo 3, tylko że trochę podkręcone. Animacje są, wyglądają jakby były klatki zredukowane. No i postacie chodzą, a nie biegają. To jest ciekawe. Jeszcze trochę poubijamy. Nie chcę za długiego tego filmu robić, tylko powiedzieć coś o tym evencie. Bardzo fajny motyw jest z tym, że zostało wiele eventów z Diablo 1 przeniesionych tutaj, tak jak Chamber of Blind, tak jak Chamber of Bones, bossowie, że zostali pozmieniani tacy jak Butcher, tacy jak Król Szkieletów. Bardzo chyba najładniej został przeniesiony. Lazarusa niby jest nowy model, ale to jak dla mnie jest Zoltan cool, nic więcej. Lekko przerobione, to nie jest nowy model. Nie ma takiego super łatwo, bo natomiast otoczą potworki na mistrzu, nie, na wysokim. Tak faktem też nie zmieniam skilli ani nic, a mogłem wziąć broń od najemnika i tak dalej. Czy za złoto już coś kupić? No, mamy nowego skilla, szarfa. Fajnie by było wydropić jakiś item, żeby wam pokazać. Nie chcę wam spoilerować, dlatego nie będę wam tego całego przechodził. Tylko trochę tu podbijemy. Jeżeli byście bardzo chcieli, to mogę oczywiście zrobić z tego let's play, taki ala. A teraz się już cofniemy do miasta, bo pokażę wam jeszcze jedną rzecz. Jeśli chodzi o brutalność, to została podkręcona moim zdaniem. Jak widzicie, wizualia są troszeczkę inne. Nie pamiętam, żeby tak to wyglądało w Diablo 3. No i komnata rzeźnika oczywiście jest prawilną komnatą rzeźnika. I teraz patrzcie na tą cukierkowość. Masakra, prawda? Masakra. Kochani, pokażę wam, czy będę mógł zrobić sobie hełm już na ten poziom. Płaszcz, hełm. Na poziom 9 dopiero, gdzie jest w sklepie hełm. A jak nie, to pokażę to na innej postaci. Gdzie to był ten sklep? A, tutaj się przeniósł. No tak, zapomniałem. Urabiam sobie ręce po łokcie, żeby chyba wam niestety nie pokażę hełmu, ale pokażę wam go na innej postaci. Nie ma najmniejszego problemu. Jeżeli będziecie chcieli, przejdę całość, nagrywając to od pierwszego poziomu, zdobywając tego peta. Ja ogólnie osobiście wolałbym sobie to zrobić na już serwerze live. Na serwerze live i wszystko czytając, wszystko robiąc, i wiele jeszcze zostało nie... Może moją czarownicą to zrobimy? Zobaczymy, jak czarownica wygląda z tym. Wiele rzeczy zostało jeszcze nie do... niedołożonych na ten serwer, nie ma pełnych opisów, niektóre są po angielsku, niektóre się urywają, niektóre mają jakieś dziwne dopiski, moi kochani. Ale zobaczymy, jak będzie wyglądał gem, który leci na końcu z Diablo. No muzyka miazga. Zobaczcie sobie ten hełm. Czy on jest tylko jeden na postać? A nie, jest. The Red Soul Shard. Mamy czerwony kamień duszy wbity w czoło. No i mroczne czerwone oczy. Wygląda to masakrycznie dobrze, naprawdę. Podejrzewam, że na innych postaciach będzie to jeszcze lepiej wyglądało, a już nie mówiąc o nekromancie. Tak więc, moi kochani, w mojej ocenie ciekawy event, ale spodziewałem się dużo więcej, dużo dłużej i dużo więcej sekretów. Pan Pierce na ceremonii otwarcia BlizzConu powiedział: nie chcę wam spoilerować, ale mamy bardzo dużo sekretów. I powiem wam szczerze, że tych sekretów nie było jakoś bardzo dużo. No i wpadało się na nie po prostu... Wpadały one pod nogi, nie trzeba było jakoś specjalnie szukać, żeby wszystko zrobić. Ale może co takim bardziej casualowym graczom sprawi to trudność, nie wiem. Niestety Blizzard idzie właśnie w stronę bardziej casuali. Ale okej. Event jak najbardziej na plus, mógł być dłuższy, mógł być troszeczkę bardziej rozbudowany. I moi kochani, jeżeli będziecie chcieli, to napiszcie, czy mam pokryć go całego, czy mam to olać. A w opisie filmu znajdziecie link do mojego wpisu na forum o tym, żeby przywrócić muzykę Diablo 1 do Diablo 3 albo Diablo 2 do Diablo 3. To nic na pewno nie da, jak tam napiszecie fajnie by było i tak dalej, bo Blizzard jakby miał ją wprowadzić, to by ją wprowadził. W StarCraftie się to udało, ale napisałem sobie wpis i fajnie by było, żeby ktoś tam coś odpisał, bo nikt nie odpisał nic od 5 godzin. Tak więc dzięki wam wielkie, widzimy się w następnym filmie. Pa, pa.